Ile czasu potrzeba, by zostać programistą Oracle? Kiedy zaczynasz swoją naukę programowania, to z oczywistym celem, by tym programistą zostać. Często wymaga to od ciebie wiele wysiłku oraz poświęconego czasu jako dodatek, co robisz teraz, to znaczy obecnej pracy lub na przykład studiów. Ponieważ ja sam dokładnie przechodziłem przez tą samą ścieżkę, to wiem, że nie jest to dla ciebie łatwe i dlatego niektórzy z was pytają się, jak długo będę się uczył, zanim zdobędę potrzebną wiedzę. I w tym materiale chciałbym odpowiedzieć najdokładniej, jak to możliwe, na to pytanie. Dlatego podzielę się dzisiaj z tobą tym, ile czasu mi to zajęło, ile czasu sam się uczyłem i po jakim okresie czasu otrzymałem swoją pierwszą pracę jako programista. A więc za ile tygodni, miesięcy dostaniesz pracę w IT? Jak na większość pytań w programowaniu, odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. A od czego zależy? O ile twój cel znam i wiem, chcesz dostać pracę jako programista, to nie wiem, z jakiego miejsca zaczynasz. Załóżmy więc, że nie wiesz absolutnie nic, albo wiesz niewiele i dopiero zaczynasz swoją przygodę nie tylko z bazami danych, ale również z komputerami i programowaniem. Druga rzecz to musimy skonkretyzować, na jaką pracę liczysz. Chcesz zostać analitykiem danych, programistą PLSQL, ETL developerem, czy może administratorem. Te stanowiska mają swoje konkretne wymagania, czasami jest ich mniej, czasami jest ich więcej. Zawsze jednak da się wyróżnić jakąś bazę, podstawę, to znaczy tak zwany must have. Jeśli te stanowiska są dla ciebie obce, to odsyłam cię do filmiku, gdzie dokładnie je omawiam. Link znajdziesz w opisie filmu oraz tutaj w prawym górnym rogu ekranu w zakładce. Gdy sprowadzimy te wszystkie stanowiska do wspólnego mianownika, to się okaże, że wspólnym wymaganiem pracowników na tych wszystkich stanowiskach, które wymieniłem, jest ogólne rozeznanie w tematyce relacyjnych baz danych oraz poznanie przynajmniej podstaw SQL-a. Analityk czy administrator może potrzebować go trochę mniej, a programista czy ETL developer dużo więcej. Czyli zaczynając od zera, chcesz poznać podstawy baz danych oraz nauczyć się wykorzystywać SQL. I z taką wiedzą będziesz w stanie otrzymać pracę jako na przykład SQL developer, konsultant czy analityk danych. I nawiasem mówiąc, kilka dni temu otrzymałem informację od jednego z moich dobrych kolegów, któremu pomagałem w nauce, że właśnie dostał pracę na takim stanowisku. Będzie on pracował jako SQL developer, czyli się da. Gratulacje dla Adama, jeśli to teraz oglądasz. Kolejna rzecz do rozpatrzenia to, jak wiele czasu jesteś w stanie poświęcić na naukę. Gdy ja się uczyłem, to przeznaczałem na to jakieś 2 godziny dziennie w tygodniu i 3-4 godziny w sobotę i niedzielę. Przyjmijmy więc, że zajmowało mi to około 16 godzin tygodniowo, czyli 64 godziny miesięcznie. Po 4 miesiącach nauki rozpocząłem rozsyłanie CV, no więc łatwo policzyć, że do rozmowy kwalifikacyjnej przygotowywałem się około 250 godzin, zaokrąglając mniej więcej tyle czasu potrzebowałem, by programistą zostać. No i teraz się może zastanawiać, no dobra, ale to tyle mi zajmowało i to było kilka lat temu. Pytanie, ile czasu to tobie teraz zajmie i w dzisiejszych realiach IT? Jeśli chodzi o rynek, to nie uważam, by cokolwiek się w tej kwestii zmieniło. Dalej jest zapotrzebowanie, dalej szukają ludzi i próg wejścia jest podobny. To, co z pewnością ma znaczenie, to jak szybko będziesz przyswajał nowe treści. I ważniejsze w tym momencie, w kontekście przyswajania tej wiedzy, od twoich naturalnych predyspozycji, będzie to, z jakiej jakości materiałów będziesz się uczył. Wiadomo, że kiedy non-stop będziesz trafiał na niezrozumiałe wyjaśnienia, sprzeczne opinie, skomplikowane treści, to zajmie ci to dużo dłużej. Ja trafiałem na lepsze lub gorsze materiały i ciebie też z pewnością to czeka. Chyba że zapiszesz się na newsletter, gdzie wkrótce podzielę się z tobą czymś fajnym. W tym punkcie masz więc trochę loterię. Jeśli będziesz się uczył z podobnych źródeł co ja, a były to ogólnodostępne strony ze szkoleniami, jakieś blogi, kursy, to podejrzewam, że szybkość przyswajania wiedzy będzie najprawdopodobniej podobna do mojej. Kolejna kluczowa rzecz to moment, kiedy wybierzesz się na rozmowę kwalifikacyjną. Nie będzie takiego magicznego momentu, w którym poczujesz: o,
wiem już wystarczająco i teraz idę do pracy. No jest tak z prostego powodu. Jeśli do tej pory nigdy nie byłeś na rozmowie o pracę jako programista, to nie wiesz, o co cię spytają, nie wiesz, jak wygląda test albo jak bardzo będziesz się w trakcie tej rozmowy stresował. Co jest rozwiązaniem? Po prostu spróbować. Gdy już nauczysz się tych kilku podstawowych rzeczy, praktycznych umiejętności, to możesz się przejść na rozmowę. To, że ja poszedłem na rozmowę po 4 miesiącach nauki, wynikało jedynie z tego, że pracowałem ówcześnie w call center i siedziba firmy przenosiła się na warszawski Mordor. Jeśli ktoś z Was mieszka lub mieszkał albo po prostu zna Warszawę, to wie, że jest to miejsce codziennych korków i straty czasu. Ja sobie wtedy powiedziałem, że nie będę tam pracował i czas zacząć szukać pracy, do czego się już kilka miesięcy intensywnie przygotowywałem. Ty na rozmowę możesz się udać wcześniej lub później. Te 4 miesiące to nie jest jakiś magiczny termin, to po prostu tak się u mnie zdarzyło. I ostatnia rzecz, która może być istotna, to już sama rozmowa. Możesz trafić na różnych ludzi, różne stanowiska i różne oferty pracy. Czasami jest tak, że swoimi kwalifikacjami przyjmą cię z pocałowaniem w rękę w miejscu A, a nie przyjmą cię w miejscu B. Czasami będziesz za drogi, a czasami rekruter będzie miał gorszy dzień lub mu się nie spodobasz na wejściu. Rekruter to też człowiek, więc pamiętaj, by się nie poddawać po pierwszej rozmowie, bo prawdopodobieństwo, że na pierwszej rozmowie dostaniesz pracę, jest szczerze mówiąc niewielkie. Ja po jednej z rozmów usłyszałem, że sprawiłem wrażenie osoby, która chce pracować sama, a nie w zespole i dlatego odrzucili moją kandydaturę. Dla mnie to absurd, lecz ktoś tak mnie ocenił i nic na to nie poradzisz. Podsumowując więc, jeśli zaczynasz od kompletnego zera, chcesz zdobyć podstawową wiedzę o bazach danych i SQL, to jeśli będziesz się uczył systematycznie i wytrwale, to po jakichś 2 miesiącach takiej etatowej pracy dla porównania, czyli 160 godzin miesięcznie, to wtedy po 2 miesiącach powinieneś otrzymać swoją pierwszą pracę. Konkretne wyliczenie potrzebnego czasu jest niemożliwe i graniczy z cudem, dlatego w tym nagraniu postanowiłem oprzeć się o moje doświadczenia i porównać Twoją sytuację z moją sprzed kilku lat. Jeśli chciałbyś sobie ułatwić te zadanie, zostanie programistą baz danych, jeśli chciałbyś otrzymywać wiedzę o programowaniu baz danych Oracle w taki przystępny, łatwy i przede wszystkim praktyczny sposób, to zasubskrybuj ten kanał, to nie ominą Cię kolejne wartościowe materiały, które będziesz miał możliwość obejrzeć. Pozdrawiam, cześć!